Yes, I feel sorry for you. Spoczyję wam. Uh, because information overload. Ponieważ tyle tych informacji. Uh, can really sort of sometimes puzzle you. I czasami być może was tak zdumiewają. Uh, but what we are trying to do. Ale to co chcemy teraz zrobić. Is to just help you to understand the big picture. You will have to go. you'll have to go back home. And you will have to study it yourself. Chcę, ażebyście zrozumieli ten duży obraz. Natomiast gdy już pojedziecie do domu, to dopiero wtedy musicie zacząć studiować. Uh, what I'm endeavoring to do is to, rather than going specifically, and I will do it uh, towards the end of this presentation, uh, to give you specific uh, contextual understanding uh, or use the principle of hermeneutics to raczej czego nie chcę zrobić, a chociaż pod koniec to zrobię, czyli taką koncepcję hermeneutyki w jaki sposób. I'm to the hermeneutic. Ja chcę raczej przedstawić ten obraz apokaliptyczny hermeneutyki. And there is, you know, to develop a picture how God through the prophetic gift led the church in a visionary way. Po to, żeby pokazać, w jaki sposób Bóg w ten profetyczny sposób prowadził Kościół. Gdy mówimy Ellen White, we have the that we have. gdyby nie jej rola, nie mielibyśmy takiego systemu edukacji, we jaki mamy. Nie mielibyśmy takiej misji medycznej, jaką mamy. Nie mielibyśmy takiej misji medycznej, jaką mamy. I nawet nie mielibyśmy takiej koncepcji misji, jaką mamy. I you, I my, recorded, so I to, to, co e, chcę powiedzieć, a muszę tak uważać, bo wiem, że jestem nagrywany, sort of <laughs> czasami z moimi e, amerykańskimi przyjació przyjaciółmi, tak nie do końca. E, się rozumiemy. Because I'm saying Respektujemy to dziedzictwo adwentowe, bo przecież tam um, narodził się adwentyzm. But out of the 23 year and 1911, ale w ciągu tego um, okresu 11 lat, pomiędzy 1888 a 1911. Ellen White spent 9 years in Australia. Ellen White spędziła 9 lat w Australii. And from Australia she, she 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 drafted a big picture. z Australii właśnie nakreśliła ten ten duży obraz. Of God's mission in the world. Obraz Bożej misji na świecie. She was a radical. Była y, heretyczna. She was a radical visionary. Ona była radykałem, miała taką radykalną wizję. And that's what I, say to my friends, I dlatego mówię do moich przyjaciół, dlatego my w Australii <laughs> mamy taką, jesteśmy radykałami. We look at Ellen White from Ponieważ my patrzymy na Ellen White z innej perspektywy. Dlatego so sort of ja Kreślę ten taki duży obraz i nazywam go hermeneutyką apokaliptyczną. I potem zbliżymy się bliżej do tej takiej hermeneutyki horyzontalnej. How to understand and read Ellen White? Jak czytać, jak rozumieć Ellen White? A na pierwszym slajdzie. Mamy tutaj tło historyczne na pierwszym y, slajdzie. Uh, Każdy z was może go sobie przeczytać. But what I'm trying to show, Ale to, co chcę pokazać, że od 1894, od czasu jej first vision. To to, że od 1844 roku, od was, tej pierwszej wizji, rozwijała się ta myśl i zachęta kierowana do jej męża o publikacje. I kościół rozwijał się. Rozpoczęto wydawać publikacje. And share the discovered truth. I, i dzielić się odkrywaną prawdą. However Ale rzeczy się zmieniały. 1851 Gdy okazywało się, że prawda się rozwija i poszerza się zakres oddziaływania, They came to a point that in 1951, Doszło do takiej sytuacji w 1851 roku, Ellen name and in the że z broszury kościelnej nazwisko Ellen White i wszystkie odnośniki zostały usunięte.

So when this young girl came out into the picture, I gdy na y, obrazie pojawiła się ta młoda dziewczyna mówiąc mam widzenie od Pana. tak jak gdyby troszeczkę się wycofywali. Even our friend uh, uh, Joseph Bates nawet nasz przyjaciel Józef Bates. Was quite skeptical. Dość był sceptycznie nastawiony. Ale co się stało, a żeby prawda się rozwijała? Uh, here, uh, na ekranie so my, tutaj nie mamy obrazu. I się odwracam do tyłu. Okej. Uh, they decided sort of to elimi eliminate her, the use of her name and reference to the visions in the publications in 1851 i gdy w 1851 roku postanowiono um, usunąć nazwisko Ellen White i te odnośniki so an z extract from review in herald which you can read w Review w Extra 21 lipca czytamy takie zdanie, ponieważ wielu jest uprzedzonych do wizji. Uznaliśmy, że na ten czas lepiej jest nie publikować nic w ich temacie w regularnym czasopiśmie. Wizja opublikowana zostanie przez nas samych, dla dobra tych, którzy wierzą, że Bóg jest w stanie spełnić swoje słowo i dać wizję w czasach ostatnich. Ok, więc co musisz że w tych early stages... Uh, not everything was, uh, you know, very positive. I chcę, żebyście zrozumieli że na tych w tym pierwszym etapie rozwoju kościoła nie wszystko było takie pozytywne. of the biblical understanding. I, I gdy dopiero rozwijało się, to zrozumienie biblijne, Let's not create barriers. Nie twórzmy barier. And they decided to remove Ellen White's references and names to her visions. Stąd usunięto to nazwisko i odnośnik Ellen White. However, in 1855, They realized that that was not sort of such a good move. Uświadomiono sobie, że to wcale nie był taki dobry ruch. And there was a time of confession. Doszło do wyznania. And they realized that they've departed from the influence of that prophetic gift. Bo okazało się, że jak gdyby odsunęli się od um, tego wpływu proroctwa. Ale w tym czasie również Ellen White coraz mniej miała widzeń. I so tak the Battle Creek in 1855 tak więc Battle Creek w 1855 roku. Joseph Bates and uh, the old Wagner and another guy addressed the topic of spiritual gifts. Joseph Gate, Wagner i inni rozmawiali na temat uh, darów. Sorry. Yes, spiritual gifts. Na temat darów duchowych. Okay. So what has happened also at that time? I co się wtedy wydarzyło? What has happened at that time that in 1862 Ellen White began to struggle with this whole concept how to relate to the past and how to relate to the future Ellen White również zaczęła mieć pewne wątpliwości co do tego w jaki sposób podnosić się do przeszłości i do przyszłości w 1832 roku and In the first volume of the Testimony to the Churches she wrote a significant statement i w pierwszym tomie świadec dla zborów napisała dość istotne zdanie. W jaki sposób odnosić się do przyszłości, w jaki sposób y, myśleć o przyszłości? I to ta sama walka, którą my przechodzimy dzisiaj. Because we say, well, we have a heritage. Ponieważ mówimy, przecież mamy pewne dziedzictwo. Ale w jaki sposób ono dotyczy nas w zmieniającym się świecie? I co ono oznacza na przyszłość? Nadszedł czas, kiedy ci, którzy wybrali Pana jako swój teraźniejszy i przyszły los, muszą polegać tylko na nim. Pan Bóg nie przyjmie nie na nas jeżeli będziemy spełniać ten sam rodzaj służby i postępować podobnie jak to czynili nasi ojcowie. Aby Pan Bóg mógł nas przyjąć i błogosławić nam, musimy czynić dzisiaj więcej niż czynili oni. Musimy naśladować ich wierność, prawość i gorliwość, ale musimy powiększać nasze światło, tak jak oni mieli powiększać swoje. I postępować tak, jak oni postępowali, gdyby żyli w naszych czasach. To bardzo istotne e, oświadczenie. Bo to, co ona mówi, nie możemy negować przeszłości. Ponieważ to, co ona mówi, nie możemy zanegować przeszłości. We should understand our heritage. Powinniśmy rozumieć nasze dziedzictwo. I gdy spoglądamy w przeszłość, gdy odtwarzamy historię naszych ojców, we should their zeal, their powinniśmy patrzeć na, na ich poświęcenie, na ich gorliwość. I powinniśmy w tym momencie kontekstualizować, i powinniśmy spojrzeć na to w kontekście i zrozumieć ten kontekst i patrzeć się i zwrócić się ku przyszłości. So of our movement and the work of Ellen White. Dlatego tak ważne, żebyśmy spojrzeli na początek ruchu, na działalność Ellen White. Ale musimy patrzeć na nie w kontekście i wyrażać je w taki sposób, żeby odtworzyć ich pasję, ich gorliwość, ich poświęcenie, i potem patrzeć w przyszłość. Co to oznacza? W tym time there W skomplikowanym czasie pełnym różnych spraw politycznych. The church was not in a healthy uh, state. Gdy kościół nie był w takim zdrowym stanie. Want, uh, God wanted to drive, God wanted to drive the mission. Have you noticed what I did? Bóg chciał poprowadzić swoją misję. Now popatrzcie the, popatrzcie the, na to, co the, ja zrobiłem. Came in book, of God. <laughs> Tak powiedziałem po polsku, Bóg, a uh, po angielsku, God. God was trying to cast the of the things. Bóg próbował um, przekazać tą wielką wizję tego, co będzie się działo. But the people back then had human struggles, just you and I have. Ale wtedy ludzie mieli tym swoje osobiste różne przeżycia walki, tak jak i ty i ja mamy. But somehow God gently guided the church. Ale w jakiś sposób Bóg tak nadal e, łagodnie prowadził Kościół. So what Ellen White is saying in that statement, to co mówi Ellen White w tym zdaniu? Be certain that you know something about your past.

Dziedzictwo swojego własnego kościoła. The birth of the in Narodziny misji w Polsce. In I wtedy to pytanie, w jaki sposób Ellen White miała wpływ na tą gorliwość misji tu w Polsce. Masz historię. Mamy swoją historię. Wtedy musimy y, schwycić ten ich zapał, tą gorliwość, to poświęcenie. You've got to increase your faith and commitment. Y, wzmocnić swoją wiarę, wzmocnić and swoje poświęcenie i iść w przyszłość. I tak, jak to działa w życiu Ellen White's life. I zwróćcie w jaki sposób to działało w życiu Ellen White. Her to jest historia jej życia. Her autobiography which she develops. E, własna biografia, e, A, którą I rozwija. You to get with her life story. E, zachęcam do tego, abyście zapoznali się z historią jej życia. Ale chcę, the zauważyli etapy jej own życia. Ale również chcę, żebyście zwrócili uwagę na etapy w jej życiu. She the presence, God's presence in her own life. Odkrywa Bożą Obecność w swoim życiu. Then she moves a bit Następnie przenosi applying, się dalej. The of God's Stosuje te zasady Bożej Obecności. In her own life she went the of w swoim własnym życiu przechodzi proces uczestnictwa Ona wzrasta z kościołem But then at the most productive time of her life. W końcu w najproduktywniejszym etapie życia. She is reflecting on the past. Odpisze o przeszłości. In order in order that she may drive us forward towards the future. Jakby już um, przeprowadziwszy nas e, na tą drogę, która wiedzie do przyszłości. There's Lord, there's must, I wtedy pisze o tym e, sławnym, to pisze to sławne zdanie, jest jedna rzecz, której nie możemy zapomnieć. Past, w jaki sposób Bóg prowadził nas w przyszłości, to to, abyśmy mogli z zaufaniem e, maszerować w przyszłość. jej to są te lata jej wczesnego dzieciństwa. wish that as a young person, as a young boy, I would understand her life story in that period of time, from age 9 to 17. I tak bardzo chciałbym, żebym mógł zrozumieć jako młody chłopiec, jakie było jej życie właśnie w tych latach między 9 a 17. Me, me in my life. Ponieważ mnie by to naprawdę bardzo zachęciło. Ja sam I've miałem pewne I've wątpliwości, walkę I've toczyłem w swoim with, życiu. I've I've Miałem problem z tym, żeby znaleźć swoją tożsamość. Wyjechałem z Polski, gdy miałem 9 lat. Ja zostawiłem tutaj moich przyjaciół w tym czasie, kiedy rozwijałem się. Byłem później w strasznym kraju. I zostałem tam w obcym kraju osadzony. Ja nie rozumiałem, co ludzie mówili. No nie miałem przyjaciół. I, I naprawdę trudno mi się tam żyło. I to są te lata, o których Ellen White potem tak, tak ładnie opisuje je. And then her productive life and growing into maturity. I potem te lata, kiedy ona wiele pisze i dojrzewa. Staraj się czytać dzieła Ellen White z innej perspektywy and so, Tak więc Jaki był jej główny? punkt zainteresowania na czym skupiała uwagę To Jezus How often people listen to her voice saying oh Jesus how I love Jak często ludzie słuchają tego głosu Jezu jak jak bardzo cię kocham She was very creative young people enjoyed to be in her presence ona była bardzo kreatywna, pisząc o, o młodej osobie w obecności Jezusa. Ona y, grała, rzucała poduszkami się z wnukami. Ona miała poczucie humoru. Kind of Ale to nie taki obraz Ellen White, który Kościół często przedstawia. Przeczytam teraz to, co napisała o tym, gdy jako młoda osoba stanęła w obecności Jezusa. W tej chwili stanęłam przed Jezusem. Nie można było pomylić tej pięknej postaci. Ten wyraz łaskawości i majestatu nie mógł należeć do nikogo innego. Kiedy jego spojrzenie spoczęło na mnie, od razu wiedziałam, że znał każdy szczegół mojego życia. I wszystkie moje myśli i uczucia. Jeszcze jedno zdanie. Próbowałam skryć się przed jego spojrzeniem, czując, że nie wytrzymam jego badawczego wzroku, ale on przybliżył się do mnie z uśmiechem i kładąc mi rękę na głowie, powiedział: Nie obawiaj się. Czego nie powiedziałem sobotę rano. Gdy mówiłem o doświadczeniu Marty, Marii i Łazarza w jej gdy analizowałem to, co później napisała w swoich listach i manuskryptach, gdy porównałem je z książką Życie Jezusa, to chapter.

But she brings a spiritual insight. she picks up the biblical principles and ale odtwarza ten obraz y, pisząc go z perspektywy tego swojego własnego przeżycia tak właśnie działa natchnienie How should we understand her? W jaki sposób ją zrozumieć? Mówiłem już o tym, że zachęcała Kościół przez to cały czas. Focus on our walk with Jesus. Aby koncentrować się na duchowym podążaniu za Jezusem. Jezusem. You że know, there's a lot of movements in the church in the Seven Adventist church. Kościele Adwentystów Dnia Siódmego wiele jest różnych ruchów. Poproszono mnie z um, Instytutu Badawczego, ażebym napisał recenzję pewnej książki on the of the Holy Spirit. na temat chrztu um, Duchem Świętym. It very in, in w Australii bardzo jest to książka popularna. But it suggests the concept of the second blessing ale jak gdyby sugeruje koncept e, drugiego błogosławieństwa, który powinien Cię doprowadzić do bezgrzeszności, e, takiego stanu bezgrzeszności, doskonałości przed powtórnym przyjściem Chrystusa. The Holy works on Gdy Duch Święty kontynuuje swoją pracę nad naszym sercem And creates a change. I zmienia nas. It's like a wind that comes. To tak jak ten wiatr, który przychodzi. Oczywiście, oczekujemy nadejścia Ducha Świętego, wylania Ducha Świętego w taki nadzwyczajny sposób. Księga Joela, drugi rozdział. W tych ostatnich dniach przed przyjściem Pana. sons and i córki, widzimy wizje i dreams młodzi i old e synowie waszej córki będą mieć widzenia starsi i młodzi What an exciting time Ekscytujący czas But you know what Ale wiecie co If we have problems with one prophetic voice now Jeżeli mamy problemy z jednym prorokiem Imagine what's going to happen i co god will buck in in a mighty way Ej, co się będzie działo jeżeli Bóg zacznie działać w taki potężny sposób My nie mamy pojęcia, ale Bóg będzie działał. And then the Bible. Je, co więcej, y, studiowanie Biblii. Read this Czułam, że wszyscy muszą zostać ponagleni, aby sami badali pismo, tak aby poznali prawdę i wyraźniej zobaczyli współczucie i miłość Bożą. Jest jedna naczelna prawda, o której zawsze trzeba pamiętać, studiując Pismo. Chrystus, don't to ukrzyżowany. Nie słuchajcie głosów na internecie. Weź Biblię w rękę. Ponieważ to jest duch Naszych pionierów. In order to grow in their understanding, they spend time on their knees through the nights studying and pleading with God for the Holy Spirit to enlighten them. Po to, a znaleźć zrozumienie, spędzali całą noc na kolanach, studiując i prosząc o to, a żeby e, And then what about heritage? What what heritage did she leave? Co za dziedzictwo y, mamy. Y, jaka to ta spuścizna. Her bed. Y, tydzień zanim Ellen umarła, dzieci zebrały się przy jej łóżku And you know, she those words. i powiedziała te znane słowa. I know in whom I have y, wiem, komu uwierzyłam. Co to dziedzictwo. Co to za spuścizna? To jest cmentarz. Być może mm, you see w Polsce już pojawiły się te zdjęcia z tym obeliskiem. Ja otrzymałem wiele listów z pytaniami, z sugestią, że Ellen White była zaangażowana w jakieś ruchy masońskie. Would you like me to show you something? Chcielibyście, żebym coś wam pokazał? Jeśli się odwrócicie. I zrobicie sobie zdjęcie z tej strony. What do you see? Obelisk all over the place. It was just a cultural thing of that time. Wszędzie były te obeliski. To po prostu kultura tamtego czasu. There was nothing hideous about it. Nie było nic dziwnego. So people refocus on that. Ludzie, czemu się na tym skupiają? Ale nie skupiają się na jej spuściznie. Few, few away, Kilka miesięcy, zanim umarła, Chrysler, e, sekretarka, napisała takie świadectwo. W godzinie największej fizycznej słabości, Twoja matka wydaje się osiągać najwyższe szczyty duchowości. A przy tym robi to, co mógłby zrobić każdy z nas, śmiertelników. Trzyma się Bożych obietnic, przyjmuje je za własne i wielbi Boga za pocieszenie, jakie otrzymuje. W ten sposób jej serce jest przepełnione radością i doskonałym pokojem. Then she said, Następnie powiedziała: keep Panna Maria Davis czasami bywała przygnębiona, czasami bywało tak z Twoim ojcem, jak zapewne wiesz, ale nie okay, z Twoją matką. Zwróćcie uwagę na to. Czasami tak bywało z twoim ojcem. But it was not so with your Ale nie tak z twoją matką. In all her she had in God. W tej całej, tej całej walce miała zaufanie do Boga. They had two other boys that passed away. Dwóch jej synów przecież umarło. Young little Herbert, just a child. Małe mamy licz chłopcy, dzieci. James was away from home. James był daleko poza domem. He wrote a letter to his wife. Ee pisał list do swojej żony. He says is everything okay at home, honey? I pyta, czy w domu wszystko jest dobrze. So she responded, yes, everything is okay. Tak, tak, wszystko dobrze. The next day the little baby became very ill. A następnego dnia małe małe dzieciątko i ta prośba mamo w tym rozwoju w tym prosi o uzdrowienie dziecka And there is this dead silence. I Nic się nie dzieje, cisza. because of pain. A potem Opisuje pogrzeb, na którym niemalże zemdlała z powodu tego bólu. See, his Zauważcie, Bóg nie używał doskonałych osób. Na Bóg nie używał świętych. To him. Bóg y, używa ludzi, którzy są poświęceni dla niego, które wzrastają w zrozumieniu jego miłości. Dwa lata później, inny chłopiec. Dwa lata później kolejny chłopiec pneumonia. Y, zachorował na zapalenie płuc. And both James and White stood at the I zarówno Ellen jak i James stali przy łóżku. I on powiedział im: „Mother and father bury me to my little brother Herbert, so that we may be resurrected at the, at the day of resurrection.” Mamusiu, tatusiu, pochowajcie mnie przy moim bracie Herbercie, bo gdy będziemy wzbudzeni na nowo, to to razem. Po pogrzebie i James i uh, Ellen powiedzieli Nasz dom jest pusty, what I'm trying to pass on to you as a legacy? Czy widzicie, co próbuję Wam przekazać jako dziedzictwo, jako spuściznę? To nie są po prostu jakieś zdania, którymi możemy wzajemnie sobie wytykać, z błędy, ale jej ludzkie życie i sposób, w jaki Pan Bóg działa, ażeby dokonać tego, co zamierza. Bardzo krótko o tym związku z Biblią, z Biblią w 1851. Please just read the beginning of that statement. Czytam tylko początek. Dary duchowe powinny mieć swoje odpowiednie miejsce. Biblia jest trwałą opoką. Taka jest zasada naszej wiary i praktyka. Każdy chrześcijanin jest dlatego zobowiązany, aby uznać Biblię za doskonałą zasadę wiary i obowiązków. Przyjaciele, podstawą naszej wiary jest Biblia. We the role of that voice. Ale musimy zrozumieć tą przewodnią rolę również ducha proroctwa. Ellen White napisała również. Jednak Pan zachował tę świętą księgę swą własną, cudowną mocą w jej obecnym kształcie, jako mapę, czy też przewodnik dla ludzkiej rodziny, by wskazać jej drogę do nieba. Ja biorę Biblię taką, jaką ona jest, jako natchnione słowo. A ah, they say, let's read the Bible as it is, I take it as it is. But you... No to tu mamy napisane, czytaj Biblię taką, jaką ona jest. But you know the is? Ale wiecie, jaki jest kontekst? It was an an a response to the liberal school of theology. To odpowiedź na um, szkołę teologiczną, which suggested nielegal, nielegalną szkołę tele nielegalną liberalną 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 szkołę teologiczną, która nalegała that suggested that Bible is a collection of myths która nalegała na uznanie tego, że Biblia jest po prostu zbiorem mitów. 1999, I w końcu na Generalnej Konferencji w 1999 roku, to ostatnia, na której była Ellen White, she for two hours. przez dwie godziny miała Then kazanie. She began to walk away from the pulpit, I gdy zaczynała już schodzić z pulpitu, nagle wróciła She picked up the Bible, Podniosła Biblię. And Jej ostatnie oficjalne słowa do kościoła. Bracia i siostry, polecam wam tę księgę. You know, at the moment in Australia, I've mentioned it to you pastor Jarek in in Australia organization in America, w tym czasie o czym już mówiłem w Australii yeah. wydrukowano Biblię uh, that there has uh, the biblical text and next to it we have the interpretation of this text by Ellen White wydrukowano Biblię gdzie jest podany tekst biblijny i obok interpretacja Ellen White and for some reason our publishing houses are buying it and people are reading it Drukarnie czy wydawnictwa je przygotowują a i, i publikują i ludzie je czytają. Ellen White byłaby przerażona, gdyby to zobaczyła. musimy mieć takie jasne zrozumienie. Now look at book of Hebrews, chapter 1, verse 1 and 2.

Ale u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Jezus przyszedł, by przemawiać do nas, ponieważ Bóg mówił ludzkim językiem. I wiecie co? Gdy patrzę na ten duży obraz, te podstawy hermeneutyki to To aby poznać Boga. Jeśli stosujemy hermeneutykę i egzegezę po to, aby poszerzyć naszą wiedzę, tracimy ten najważniejszy punkt. John chapter 17 verse 1 to 3. Ewangelia 17, wiersz od 1 do 3. Life, A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, samego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. We, comes our the the Bible. Bo stąd pochodzi nasze zrozumienie zasad biblijnych. Ale I want you to notice when God called the prophetic gift, the focus was on Jesus, the Bible. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że gdy Bóg powołał proroka, to the, skupiał się na Jezusie Biblii and the voice i ten głos proroczy, który będzie miał wpływ na e, to zrozumienie i, i wpływ e, po to, ażeby e, mógł żyć. This voice to health, and Ten głos miał wpływ na organizację, na zdrowie, na edukację, na misję. Why? God wants us to be Dlaczego? Ponieważ Bóg chce, byśmy byli kreatywni. W one wydawnictwie Adventist World, jest takie. Takie zdanie. Ellen White przyciągnęła uwagę Kościoła światowego do wagi ukształtowania punktu odniesienia nie w spekulacjach odnośnie czasów, ale w osobistym, bezwarunkowym zaufaniu i pewności Jezusa. Dla niej taka wiara wywodzi się z niezawodności Bożych obietnic zawartych w Biblii. Bardzo proste, bardzo proste. Tak bardzo czasami poświęcamy się. E, Rather, I łapiemy na tych spekulacjach, on what to God. E, a nie na tym, co tak naprawdę ma znaczenie dla Boga. Okay, few conclusions. W związku z czym, kilka wniosków. It's quite clear to me, dla mnie to dość oczywiste, że nie odpowiadamy na takie natchnienie werbalne. Ellen jasno o tym pisała. about jak mówi o inspiracji Biblii. Zwróćcie, w jaki sposób pisze o natchnieniu Biblii. To nie słowa Biblii są natchnione, ale ludzie byli natchnieni. Natchnienie nie działa na słowa czy sposób wyrazu, czy sposób wyrazu człowieka, ale na niego samego, który pod wpływem ducha świętego jest przepełniony myślami. Słowa otrzymują jednak znamię indywidualnego umysłu. Boski umysł jest przenikający. Boski umysł i wola są połączone z ludzkim umysłem i wolą, dlatego wypowiedź człowieka, wypowiedzi człowieka są słowem Boga. To naprawdę bardzo ważne zdania, my możemy nie rozumieć tego procesu, w jaki sposób Duch święty działa. To jest tajemnica. Ale jeżeli Bóg y, działa na człowieka, to ma w tym swój cel, i my musimy ten cel zrozumieć. Read the next one. Biblia jako prawda objawiana przez Boga w ludzkim języku przedstawia związek boskości z ludzkością. Okay, I will skip through that part because I do not want to get bogged down Możemy pewne rzeczy pominąć, bo jest to bardzo jasne, chyba, że Ellen White e, nie wierzyła w werbalne natchnienie. Then she talks about transmission. E, następnie e, pisze następne rzeczy próbowałam wybrać i pogrupować wydarzenia w historii Kościoła w taki sposób, aby prześledzić rozwój wielkich prawd. Które w różnym czasie zostały dane światu budząc wściekłość szatana i wrogość kościoła. I to dość ciekawe, w jaki sposób ta te, cała koncepcja e, plagiatu pojawia się. Because she admits how she worked. Ponieważ ona przyznaje się do tego w jaki sposób pracowała. Jest to bardzo jasne. Now, in hermeneutics. W hermeneutyce, in the interpretation, w interpretacji, jest to bardzo ważne, aby wziąć pod uwagę i czas, i miejsce, i okoliczności. You make on one Nie można wyciągać wniosku na podstawie jednego zdania. Musimy. Zrozumieć ten cały kontekst, cały obraz. Chcę podać pewien przykład. W, niektórym, w jednym miejscu, i niektórzy ludzie wykorzystują to, napisane jest, że nie powinniśmy być pewni zbawienia. Czyli wyciągamy wniosek, że nie możemy być pewni tego, czy jesteśmy zbawieni, czy nie. And some people come to such conclusions. I niektórzy ludzie dochodzą do takich wniosków. But if you read the context, Ale jeżeli czytamy kontekst. The in the about w kontekście mowa jest na temat uh, tej pewności Piotra. I potem mówi says, że w takim kontekście. I następnie czytamy, w takim kontekście musimy być ostrożni. My nie możemy polegać na własnej pewności siebie. Nigdy nie możemy być pewni siebie i znać czas trwania ziemskiej wędrówki oraz mniemać, że jesteśmy zabezpieczeni przed pokusami. Nawet wówczas, kiedy oddaliśmy serce Chrystusowi i wiemy, że on, ma, że on nas przyjął. Nie jesteśmy poza zasięgiem pokus. Będziemy bezpieczni, jeżeli nigdy nie będziemy ufać własnemu ja, ale okażemy całkowite zaufanie Chrystusowi. Ale zwróćcie uwagę na to, co napisane w innym miejscu. Każdy z Was może się przekonać, że Zbawiciel nasz żyje, jest naszym pomocnikiem i naszym Bogiem. Nie możecie mówić, nie wiem, czy jestem zbawiony.

Ale gdzie indziej napisane o tym wiele razy, że musimy mieć tą pewność bawienia, gdy jesteśmy z Chrystusem. Zwróćcie uwagę na to, jak, zostało to, jak było to rozumiane w jej czasach. WC White, czy W.C. White, to napisał w jednym z listów. Kiedy weźmiemy jej pisma i opublikujemy, bez żadnego odniesienia do warunków panujących wtedy, kiedy i gdzie otrzymała świadectwo, zawsze istnieje możliwość, że pouczenie zostanie odczytane jako odnoszące się do miejsc i warunków zupełnie innych. Kiedy różne rady były dawane w różnych okolicznościach, było to zaskoczeniem dla tych, którym wydawało się, że rady, które studiowali, są uniwersalne w zastosowaniu. Nasi pionierzy wiedzieli, w jaki sposób rozumieć Ellen White. And her son knew how she I szczególnie jej syn wiedział, w jaki sposób funkcjonowała. Musimy rozumieć czas i okoliczności. I następnie potrzebny nam jest ten zdrowy rozsądek, taka zdrowa równowaga. Chcę podać przykład z dziedziny zdrowia. Said, about how we, how we the best w jaki sposób powinniśmy wybierać e, najlepsze pożywienie? E, to też ta wskazówka Ellen White. E, zboże, owoce, orzechy, jarzyny tworzą dietę wybraną dla nas przez stworzyciela. Pokarmy z tych produktów przygotowane w sposób prosty i naturalny są najbardziej pożywne i zdrowe. Dają siłę, wytrzymałość i bystrość umysłu, co nie zostanie osiągnięte przez spożywanie skomplikowanych i ostrych potraw. Okay. Ale czy stworzyła jedną zasadę dla wszystkich? Zwróćcie co napisane w innym miejscu. Nie wszystkie pokarmy, które są same w sobie zdrowe, odpowiadają w tej samej mierze naszym potrzebom. W doborze pożywienia mamy się kierować porą roku, klimatem, w którym żyjemy i wykonywaną pracą. Jasne. Nie tak dawno temu dostałem list. W tym liście było napisane, że Ellen White sugeruje, że powinniśmy uniechać jedzenia grochu. Tak więc sprawdziłem. Sprawdziłem. I tam napisane nie odpowiada mi, ponieważ powoduje niestrawność. I w innym miejscu napisane, nie wszystkie pokarmy, to już czytałam końcówka Bóg dał nam duży wybór i każdy na podstawie doświadczenia i zdrowego rozsądku powinien wybrać to, co najbardziej odpowiada jego potrzebom. Co napisane? Używaj tego zdrowego rozsądku. One rule for all. Nie twórzmy jednej zasady dla wszystkich. Now Ellen White was instructed to go towards vegetarianism. Ellen White pouczono o tym, e, że dobre jest wegetarianizm. But at the time, for many years, she still, from time to time, ate meat. Ale od czasu do czasu w tych latach spożywała mięso. It's only when she came to Australia. To dopiero wtedy, gdy pojechała do Australii. Kiedy całkowicie ze swojej diety odrzuciła mięso. Więc you can see you need to take a balanced view of how to interpret Writings in every possible area. Dlatego musimy mieć takie zbalansowane podejście do tego, w jaki sposób interpretujemy jej pisma w każdej dziedzinie. Take circumstances into consideration. Pod uwagę należy wziąć okoliczności. And use your common sense. Im należy korzystać ze zdrowego rozsądku. But don't create one rule for all. Ale nie twórz jednej zasady dla wszystkich. Look, I like food. Ja lubię jeść. Po prostu ja lubię jeść, smakuje mi jedzenie, i, i gdy żona przygotowuje posiłek, e, I walk into the kitchen, ja wchodzę do kuchni and I'm done. Mm, i tak się cieszę. And we need to eat wisely. Ale musimy jeść mądrze. Ale dlaczego mam siebie karać? Jeśli ktoś chce jeść marchewkę, niech je marchewkę. Ale to nie może być ta sama zasada dla wszystkich, ponieważ jesteśmy różni. We have different metabolisms. Różny jest nasz metabolizm. I Ellen White była bardzo zrównoważona. I tak na koniec, tak krótko. W 1854 roku teraz przechodzimy do działu teologicznego. Była dyskusja na temat prawa w Galacjach. Czy to prawo moralne, czy to prawo ceremonialne? Ojciec młodszego Ojciec Wagonera. Twierdził w tym czasie, że było i moralne i ceremonialne. 1855 I w 1855 Ellen White, said to him, You're wrong. Ellen White powiedziała: mylisz się. And when it came when it came to the general conference in 1898 i kiedy w 1888 roku pojawiła się ta sprawa na Generalnej Konferencji, Uriah Smith i inni chcieli wykorzystać to oświadczenie sprzed 30 lat jako takie decydujące oświadczenie podczas tej dyskusji na generalnej konferencji. Poszukiwali tego zdania, a ona powiedziała następujące: Why słowa. Dlaczego aż na dwa lata zagubiłam manuskrypt i nie mogłam go znaleźć? Może powinniśmy udać się do Biblii i studiować? na bazie autorytetu biblii She said I I I'm not going to make mega make statement on this issue at the moment. Ja nie mogę na razie odpowiedzieć na to pytanie. Until I'll study the Bible. Dopóki nie przestudiuję Biblii. And in 1896, i W 1886. In a letter to Uriah Smith. W odeszwie do Uriah Smitha. She said that yes the law in Galatians was both And ceremonial. Napisała, że tak, że to prawo w do Kalacjan to zarówno moralne, jak i ceremonialne. Ale w tym czasie, gdy ludzie chcieli wykorzystać jej autonomię w sprawie e, teologicznych, she teologicznych ona nie chciała e, m, m, mieszać się do she tego. Powiedziała, ja muszę przestudiować Biblię. Ok, finally, brethren. I na koniec, bracia. Sorry. It says only moral. And you It's said It's wrong, it should be moral and ceremonial. To powinno być so tak jak było be... powiedziane, i moralne i ceremonialne. Yeah, it should be moral and ceremonial then. Okay. So, uh, let me share with you an important statement because Ellen White became very frustrated in 1892. Chcę jeszcze zacytować jedną rzecz. Ellen White była bardzo sfrustrowana. W um, Review and Herald. To zdanie w Review and Herald um, czy cytat z Review and Herald. It from the screen, it will be better. Nie ma dla nikogo usprawiedliwienia. Jeżeli twierdzi, że nie ma już więcej prawd, jakie mają zostać odkryte. Oraz że nasze przedstawienie Pisma Świętego jest bezbłędne. To, że pewne doktryny od wielu lat uznawane są za prawdziwe przez nasz lud, nie znaczy, że poglądy są niezawodne. Czas. Nie zamieni błędów prawdę, a prawda zawsze będzie sprawiedliwa. Żadna prawdziwa doktryna nie ucierpi od dokładnej analizy. Żyjemy w niebezpiecznych czasach i nie przystoi nam, aby przyjmować wszystko, co jest okrzyknięte prawdą, bez bacznego się przyjrzenia. Nie możemy też odrzucać niczego, co nosi znamiona owocu ducha świętego. Powinniśmy być skorzy do nauki, pokorni i uniżonego ducha. She saying, study the Bible because there is always more and more to discover. Don't lock yourself into clear black box. Napis Ellen White pisze, ażeby studiować Biblię, bo jest jeszcze dużo więcej do odkrycia. Nie możemy się zamknąć w pudełku. Now what she is in that Just read this Zwróćcie uwagę na to, co tu napisane. Są tacy, którzy przeciwstawiają się wszystkiemu, co nie jest zgodne z ich własnymi poglądami, a czyniąc to zagrażają dziełu wieczności tak samo jak naród żydowski odrzucając Chrystusa. Pan pragnie, aby nasze przekonania wystawione były na próbę, abyśmy zobaczyli konieczność bacznemu przyglądaniu się ziemskim wyroczniom, by wiedzieć, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Okej. Okay. Jest bardzo very clear in that sort of horizontal hermeneutics, understand the context, the time, The place, try to takie jasne w tej poziomej hermeneutyce, żeby wziąć pod uwagę czas i miejsce i okoliczności. Dwa slajdy na zakończenie. Chciałbym our zaproponować że nasze zrozumienie Bożej Prawdy jest jasne, proste. It to past, and Odnosi się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Sabbat, nasza tożsamość. We have the death, the story of Następnie śmierć i historia zbawienia. The Powtórne przyjście. I then Ellen White points że that in every doctrine we should make Jesus Christ our main focus. Następnie Ellen White pisze, że w każdej naszej doktrynie powinniśmy koncentrować się na Jezusie Chrystusie. W jednym z moich przyjaciół, gdy razem pracowaliśmy, mówił o siedmiu takich istotnych sprawach w Adwentyzmie. Ja powiedziałem, nawet to jest za trudne. There are three philosophical questions that people in this world Ponieważ w tym świecie ludzie stawiają trzy filozoficzne pytania. Wiecie jakie to pytania? Trzy pytania filozoficzne pytania Where do we come from Why are we here? Where are? Skąd jesteśmy po co jesteśmy A my mamy odpowiedź In the of Jesus Christ our Redeemer. W kontekście Jezusa Chrystusa naszego But odkupiciela. Jesus Ale Jezus Chrystus przyszedł w jednym celu, to live and to human value and aby podnosić i odnowić wartość człowieka i and jego godność, i by pomagać ludziom presence. odkrywać ich wyjątkowość i wartość nadaną przez Boga. God empowers us with creativity. Bóg daje nam kreatywność. In every area, in science, w każdej dziedzinie w nauce. W muzyce. Czasami tak bardzo frustruje mnie to, gdy kościół jest tak negatywnie nastawiony do muzyki. Mamy have many beautiful people, young people in our church that can contribute so much tak in bo tak wiele młodzi ludzie mogą wnieść do nabożeństwa, do uchylbienia Boga. Mamy muzyków, kompozytorów, którzy mogą tworzyć wspaniałe pieśni. Opowiedzieć tę historię o wędrówce Bożego ludu. W tym kontekście naszej wiary. Możemy powiedzieć słowa, a song. A story of our faith in God. Możemy opowiedzieć tą pieśń, tą historię naszej wiary do Boga. Bring inspiration natchnienie Jeśli chodzi o edukację, o badania naukowe. Tak dużo mamy do zaoferowania, ale to wszystko tylko w tym jednym celu. God came to die for me. Chrystus przyszedł, by za mnie umrzeć. A to odnawia sens mojej tożsamości. I na koniec. Musimy zwrócić naszą uwagę, skoncentrować się na trzech rzeczach. Nie Stosujmy ducha proroctwa do innych. Knight, George Knight, nasz historyk, the following, e, zasugerował następującą rzecz: Zanim zastosujesz jakąkolwiek wskazówkę Ellen White do innych, przede wszystkim przyjmij ją sam. We need to musimy spojrzeć na nasze interpersonal relacje. Musimy zwracać uwagę na nasze relacje interpersonalne. Musimy brać pod uwagę te zasadnicze um, elementy życia. Bo w centrum jest Jezus. I w związku z tym stawiam pytanie. How can I continue to love w jaki sposób ja mogę nadal kochać mojego Pana Jezusa Chrystusa? How can I develop healthy relationships with the people who sometimes even are humbugs? W jaki sposób mieć te dobre relacje z innymi ludźmi, tak innymi? How can I love those who hurt me? Jak kochać tych, którzy mnie ranią? And finally, how do I

W czasie studium ducha proroctwa. I ono ma naprawdę istotne znaczenie dla mnie i w mojej duchowej wędrówce. Jestem pewien, że później będziecie mieć pytania. Nie udaję, że znam wszystkie odpowiedzi. Możecie zadać pytania, które mogę powiedzieć, że być może postawicie pytanie, będę musiał odpowiedzieć, muszę sprawdzić. Ale możemy wspólnie ten dialog prowadzić. Ale chcę wyznać, że to naprawdę była ogrom... to był ogromny przywilej, ażeby podzielić się z wami tym, co powiedziałem. Mówiłem prosto z serca. Mam nadzieję, że w wasze życie wniosło to zachęcenie. Dzisiaj rano, właściwie, bo to nie było w nocy, z, na Skype rozmawiałem z moją żoną. I powiedziała mi: Wiesz, Janusz, żyjemy w takim, takim niebezpiecznym środowisku. I jedyna rzecz, na której możemy polegać, jest nasz trust. And confidence in God. to nasze zaufanie, to nasza pewność, jaką mamy w Bogu. Friends, Przyjaciele, nic innego nie ma znaczenia. Jeżeli tą jedną rzecz zabierzecie z tych wszystkich moich prezentacji, naprawdę będę szczęśliwy. Studiuj sam. Niech jakieś dziwne głosy nie spowodują, że będziesz wątpił. heart to the spirit Ale otwórz swoje serce na ducha Bożego. And be happy. I bądź szczęśliwy. I radosny. Take time to laugh at yourself. Po prostu nie martw się, że tracisz you know, czas, gdy będziesz zatłoczony. We live a very busy life, but you know, you will find us most of the days of the week. You will find us at six o'clock in the morning. You know where? My wszyscy prowadzimy taki, takie, no bardzo e, z, życie, gdzie jest pełno pracy. A o szóste rano, wiecie, gdzie się znajdujemy? You will find us on the golf course. <laughs> na, na, na polu golfowym. We get with friends. Bo przychodzimy z przyjaciółmi. We old people now. <laughs> Dzisiaj jesteśmy może starszymi ludźmi, And we behave like children in kindergarten. ale zachowujemy się jak dzieci w przedszkolu. We play, we run around. Gramy, biegamy, we laugh, we smile. Y śmiejemy się, uśmiechamy, And then we go back to work. a potem idziemy do pracy. It's okay. I dobrze. It's okay. Naprawdę, to dobrze. Bo. Potrzebujemy ten, tego czasu na odpoczynek. Be quiet. Może lepiej już skończę. May God bless you. Bożych błogosławieństw. Let me pray with you. Chcę się pomodlić na koniec. Lord Jesus, a very short Panie, just tej krótkiej modlitwie. Dziękuję za tę możliwość czasu, który tutaj mogę spędzać. I pray for my brothers and my sisters here. Modlę się za moimi braćmi, za moimi siostrami. May the Holy Spirit inspire us day by day. Niech Duch Święty prowadzi nas dzień po dniu. In the name of Jesus, I pray. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Drodzy, proszę, nie wychodźcie. Bardzo proszę, zostańcie na, na miejscu. W zasadzie do końca naszego programu pozostały jakby trzy elementy. Pierwsze to jest ten czas na odpowiedzi, pytania i odpowiedzi. Po drugie, mieliśmy mieć przerwę teraz, mielibyśmy mieć. No i trzeci punkt to oczywiście obiad. Więc jest taka sugestia, ponieważ mamy zrobić wspólne zdjęcie. Byłby to czas troszeczkę takiego rozproszenia, i jest taka propozycja do Pastora Janusza, jeżeli jest w kondycji w tej chwili, a my z kolei, żebyśmy się nie rozpraszali, to może w tej chwili zrobilibyśmy czas na pytania i odpowiedzi, a jak zakończymy, to wyjdziemy zrobić zdjęcie i już wtedy pójdziemy na obiad. Więc nie będziemy chodzić i wracać tylko po prostu teraz e, będzie czas na właśnie pytania i odpowiedzi. Więc e, jeżeli jest możliwe, yes. tak? Jest. Okay. Yes. Um, uh, e, prośba jest, żebyśmy no, oh, tak, okay. e, żebyśmy mogli mieć dostępny mikrofon dla tych, którzy będą zadawali pytanie. Dobrze? Pierwszeństwo, tak jak była obietnica, pierwszeństwo mają te pytania, które napłynęły do, przed, przed konferencją. Tak? Okej. Okay. So ja przeczytaj. przeczytaj. Mhm. Więc pierwsze, pierwsze pytanie, które wpłynęło. No mamy niestety mało czasu, znowu problem, ale postaramy się. Pierwsze pytanie. Jak są traktowane poselstwa Ellen White, poselstwa Rady, poselstwa pauza Rady Ellen White? Czy jako głos autorytatywny, czy inaczej? Jakie jest stanowisko Kościoła w tej sprawie? Kolportowane bowiem są informacje, że Generalna Konferencja dokonała zmian w tej materii i dlaczego do tej pory tak, a teraz inaczej. A good to dobre pytanie. O ile dobrze rozumiem, mamy um, określone um, zrozumienie działalności Ellen White. First, Ellen White is po pierwsze, Ellen White.

Uh, is not exactly the same uh, on the same level as the authority of the Bible Jej autorytet nie jest na tym samym poziomie na jakim jest autorytet Biblii. Uh, nie jest nie, nie jest Mainly because we test the prophetic gift by the authority of the Bible. Po prostu dlatego że sprawdzamy autorytet White, we na test, podstawie autorytetu biblii the are my sprawdzamy czy duch jest z boga czy nie Now, she has, she have a kind of, uh, czy miała jakiś rodzaj autorytetu generalist, ten rodzaj autorytetu genuinely as i understand the latest uh, publications uh, uh, by our theologians w ostatnich publikacjach dokonywanych przez naszych teologów that she is nigdy nie jest postrzegana na podstawie tych formatywnych oświadczeń teologii. Ona wnosi to oświecenie tak jak y, z punktu widzenia pastorskiego ona prowadzi kościół y, w tym zakresie aby nie odchodziła ani w prawo ani w lewo But the authority for the church is the Bible, Ale autorytetem kościoła jest Biblia i as an inspired writer Ellen White has a specific function i jako natchniony pisarz, Ellen White ma konkretne zadania, konkretną rolę. I w naszym zrozumieniu jej duchowy wpływ w prowadzeniu Kościoła into the authority of the Bible do autorytetu Biblii and into the authority of authentic spiritual experience i autentycznego duchowego doświadczenia. Was primary function. To, było jej główna, to była jej główna funkcja. Ale to, o czym już mówiłem, to jest właśnie ta perspektywa tej całej wizji. Uh, I'm not quite sure I understand whether uh, there are struggles in this area but I don't think major ch changes has been made in that area of how uh, the general conference uh, perceives uh, the writings of Ellen White. Y ja nie wiem ale nie wydaje mi się żeby to było jakieś wielkie zmiany w tym w jaki sposób generalna konferencja postrzega uh, dzieła Ellen White. The only struggle is in the area of how to understand her authority. Jedyny problem to w tym w jaki sposób postrzegać jej autorytet. But my understanding is uh, that uh, the emphasis is on to, her pastoral. A to co rozumiem to jej nacisk jest na takie pastorskie. On has spiritual e, Na duchowe. and visual dimension. i tam wizjonerski wymiar. Rather than treating her as an authority on theological correctness. A nie, ażeby traktować ją jako autorytet, jeśli chodzi o poprawność teologiczną. Ja nie wiem, czy mogę w takim tutaj gronie... Proszę. Ale ponieważ akurat przygotowywałem tekst polski Zasad Wiary mhm. po, po, po zmianach dokonanych w Generalnej Konferencji... Więc może takie, takie uzupełnienie, że ta, ta zmiana prawdopodobnie, o której autor pytania tutaj pisze, związana jest z tym, że w, w zasadzie, bo ja odsyłam w ogóle do prawa zborowego, w prawie zborowym, gdzie są wymienione zasady wiary, pierwsza zasada numer jeden to jest pismo święte, natomiast zasada numer 18 to jest, to jest Ellen White i Duch Proroctwa. I ta zmiana, która została dokonana, związana jest z tym, że tam, gdzie jest mowa o Piśmie Świętym, było napisane, że Pismo Święte jest autorytatywnym mm -hmm. źródłem wiary i tam, gdzie jest Ellen White, też było napisane, oprócz wielu innych mm -hmm. rzeczy, że jest autorytatywnym. I pozostawiono słowo autorytatywny tylko przy y, Piśmie Świętym, mm -hmm. no bo nie może być dwóch źródeł autorytatywnych. Źródło autorytatywne może być jedno, i, i, I to jest cała ta zmiana, to znaczy w, w zasadzie stwierdzenie tego, co zawsze było, tylko lepiej zostało to uściślone. Jedynym autorytetem w sprawach wiary, w sprawie zasad wiary jest Biblia i na Biblii budujemy całą do, doktrynę, a rola siostry Whitey no, jest taka, jak brat mhm. przed chwilą mhm. powiedział. I to jest to, bo tutaj też było tak. pytanie, dlaczego dawniej było tak, a teraz jest tak, to jest ten chyba przedostatni cytat, który był w ostatniej prezentacji. I to, co musimy zrozumieć, to to, że Kościół cały czas miał tutaj pewne problemy z zakresie. Nie mam czasu na to, aby przebieg tutaj cały przedstawiać. We how to, how to Ale okresy w naszej historii takie na górze i na dole, w jaki sposób rozumieć autorytet Ellen White? So we really actually we need to go back to what she says about herself. I tak naprawdę to my powinniśmy zwrócić uwagę na te słowa, które ona sama osobie napisała. We cannot claim for her what she didn't claim for herself. Nie możemy zdawać jej tego, o czym sama osobie nie pisała. Even if our church does, well, I need to ask myself, this, does my church go against her wishes? Nawet, nawet gdyby nasz Kościół tak zrobić, to musiałbym postawić sobie pytanie, czy może to zrobić wbrew jej życzeniu. Okay. Drugie pytanie. Zgodnie z prawem zborowym, church manual, dyscyplinę zborową stosuje się wobec osób mających problemy z podstawowymi zasadami, czyli te ujęte w wyznaniu wiary. Dlaczego, jeśli jest inaczej, proszę sprostować, nie stosuje się dyscypliny zborowej wobec osób kwestionujących nieuznających autorytetu Ellen White, i jej poselstw, niewiernych w zakresie szafarstwa. Czy są jeszcze inne powody, za które nie pozbawiamy członkostwa? OK. When it comes to the last few, I will ask pastor Jarek to address that, because it's an administrative matter, but I will just stick to the Ellen White. Jeśli chodzi o te dwa ostatnie pytania, to poproszę e, Brata Jarka Dienkieleńskiego, bo to takie administracyjne pytania, a ja odnoszę się do tego co na początku. Uh, I think we need to answer that question by asking ourselves How did Ellen White progressively? How was she accepted in our church? Did our pioneers, early pioneers accepted her initially or did they struggle with it? Myślę, że powinniśmy dodać takie pytanie, które stawiamy też i sobie. W jaki sposób pionierzy przyjęli Ellen White? Czy przyjęli ją tak od razu? W jaki sposób się to odbywało? Uh, a lot of people in that area. Ponieważ wiele ludzi miało, ma z tym problemy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale problemem chyba jest to

Tą rolę y, proroctwa, biorąc y, autor Biblii. A, ale czasami powinniśmy dać ludziom czas na zrozumienie tego, o czym tu tak naprawdę jest mowa. Niektórym naszym pionierom potrzeba było dużo czasu, ażeby to zrozumieć. And I wanna in one place Ellen White ma statement that we need to być that we do not make her a, a, a subject of church a, a church membership na sensu. W jednym miejscu Ellen White napisała, że musimy być bardzo ostrożni w tym, w jaki sposób traktujemy jej członkowstwo w Kościele. Because our focus is on Jesus. Ponieważ my powinniśmy skupiać się na Jezusie. We to give people time. I powinniśmy dać ludziom stopniowo ten czas. understanding of that gift. Ażeby zrozumieli znaczenie tego daru. Jak it was mentioned, a lot of our people have access to internet all the negative stuff. Jak już mówiłem, o tym wiele osób ma dostęp do internetu i wiele tych takich negatywnych informacji tam znajduje. Kompleks criticism to taki krytycyzm, krytyka taka całościowa. I należy dać im czas, ażeby tak pomału mogli wzrastać w zrozumieniu. In my pastoral ministry, w mojej służbie kaznodziejskiej I have never found difficulty Nigdy nie było to trudnym, ażeby takie stopniowo y, ludzie mogli zrozumieć y, dar ducha porodstwa. Mamy niektóre osoby w rodzinie, które stają się które um, mają pewne wątpliwości co do tego um, głosu proroczego? Czy powinniśmy ich wykluczyć? Czy powinniśmy dać im czas, ażeby wzrastali? Re w jaki sposób Jezus by zareagował? You see, you need to być bardzo how jak deal z ludźmi. Ponieważ musimy być bardzo ostrożni w tym, w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi. We can very strict, możemy być tacy bardzo surowi, ale również możemy dać ludziom czas na to, ażeby wzrastali i rozwijali się. I would have a major problem Miałbym większy problem. I prawdopodobnie musiałbym jako pastor zadziałać. Gdyby ludzie zaczęli objawiać takiego ducha militarnego w kościele i powodować rozłamy i walczyć z Kościołem jeśli chodzi o te sprawy, then a time would come. When I wtedy nadszedłby taki czas, że jako pastor musiałbym zareagować na to. Ale myślę, że powinniśmy mieć właśnie takie pastorskie podejście. W tej kolejnej sprawie, która była wspomniana, więc kwestia e, niewierności w e, sprawach szafarstwa, myślę, że analogicznie można powiedzieć to samo. E, są to, są to rzeczy, um, które należą do takiej wrażliwej sfery um, um, każdego człowieka i um, wymagają rzeczywiście, nie wiem, jakiegoś osobistego aktu wiary i, i, i przekonania. Kościół pod tym względem pozostawia ciągle pewną swobodę, chociaż nasze nauczanie na temat szafarstwa, na temat dziesięciny jest bardzo jasne i klarowne. Um, ale tak to praktykujemy w kościele, że w w przypadku, kiedy są jakieś osoby, które nie są wierne w tym tak, jak Kościół naucza, nie stosujemy dyscypliny zborowej. Natomiast to, co może chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, um, że kiedy polecamy jakąkolwiek osobę do jakiejś służby w Kościele, wtedy oczekujemy y, wierności we wszystkim i zrozumienia we wszystkim także, jeśli chodzi o ducha proroctwa i również dział szefostwa. Kolejne pytanie. Jak odpowiedzieć komuś, kto w odniesieniu do Ellen White zarzuca, że przez kilkadziesiąt lat łamała dwa przykazania? Chodzi o to, czy sprawa oskarżeń o plagiat została ostatecznie rozstrzygnięta, czy uprawnione jest wracanie przez niektórych do tego tematu. Nie rozumiem za bardzo tych dwóch przykazań. Może chodzi, że nie kradli, tak? Bo plagiat. Yeah. Which, which did she break? Które to te przykazania złamała? Okay. Nie wiem, o które przykazanie chodzi. Not quite A to sure. są dwa przykazania. Może fałszywe świadectwo, no, fałszywe świadectwo i, I, nie I, I Może to, że... no bo to plagiat, przestępstwo plagar, plagiat. I'm not quite sure I understand the, the question because, uh, well, let me, let me answer it openly. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale, ale może tak odpowiem. Ellen White, never that she was Ellen White nigdy nie twierdziła, że jest bez winy. Uh, when she was with the message, Gdy przedstawiono jej poselstwo zdrowia, for many, many years she still meat. przez wiele, wiele lat nadal spożywała mięso. Ale była całkiem zrównoważona. Ale była taka zrównoważona. She she was raised as a się do tego, że tak została wychowywana w domu jedzono mięso. I trudno jej było tak zrezygnować z tego. Ale próbowała przyzwyczajać się do wegetariańskiego pożywienia. ale to co ważniejsze, when she traveled. Gdy podróżowała, gdy odwiedzała ludzi w domach, domach w domach, które których właścicielami, gdzie rodziny były ubogie, i gdy ją goszczono, i było serwowane mięso, co zrobiła? Tak. Yeah. She... She ate because she did not want to offend people's Oczywiście, spożywała, bo nie chciała nikogo obrażać, obrażać gościnności. Some people claim that uh, Ellen White said eat, eating of meat is sin. Niektórzy twierdzą, że Ellen White napisała, że jedzenie mięsa jest grzechem. Well, if you uh, if you sort of uh, make uh, make that a theological statement, Jeśli próbujecie z tego stworzyć jakieś jaką teologię to będziecie mieli problem. problem. Będziecie mieć większy problem. Because Jesus ate fish and meat. Bo Pan Jezus też jadł mięso i ryby. Therefore, Jesus did not sin, but if Jesus if eating of meat is sin, then you've got a theological problem. Wiemy, że Jezus nie zgrzeszył. Jest skoro jedzenie mięsa jest grzechem, no to wtedy mamy problem teologiczny. Now, when she talks about sin and meat eating, gdy ona mówi o grzechu i o jedzeniu mięsa, to najczęściej w tym kontekście, że jemy tego za dużo, tego pobłażania sobie, i może jeszcze o innych problemach, ale głównie to ta właśnie niewstrzemięźliwość. więc ona prowadzi ludzi w tak więc prowadzi ludzi do tego co jest And idealne. Saying, I mówi to jest najlepsza rzecz. Quite that diet quite, uh, for our life. I my mamy dowody na to, że dieta wegetariańska jest korzystna dla naszego zdrowia. Scientific evidence. To jest uh, naukowy dowód. And so in that respect if you sort of say that she transgress commandments uh, you know, I, i don't think she did jeśli myślimy że ona złamała przykazania ja, ja nie myślę że ona złamała Now her friend John Kellogg in the 1900s created sort of a quite sort of interesting scenario jej przyjaciel Kellogg który taki dosyć ciekawy scenariusz w sumie stworzył uh, He maintained that if You are sick, that means that God has not forgiving you your sins. Twierdził, że jeśli jesteś chory, to oznacza to, że Bóg nie przebaczył tobie twoich grzechów. And also he suggested that in the letters written to her that a, a, a vegeta the vegetarian diet would lead to a state of perfectionism, or sinlessness before the coming of Jesus. I również w swoich listach to Ellen pisał, że wegetarianizm, dieta wegetariańska doprowadzi do takiego stanu bezgrzeczności i doskonałości przed przyjściem Jezusa. I w odpowiedzi napisała tą książkę Poselstwo Zdrowia. Uh, in 1905 w 1905 roku. A book. If you want książkę, to know Jeśli tak naprawdę chcecie dowiedzieć się, co Ellen White pisała o zdrowiu, to tą książkę powinniście przeczytać. Ja odczytując te pytania no, reprezentuję w jakiś sposób też pytających, więc mm -hmm. jednak chciałbym jeszcze pozostać przy tym, bo tu padła kwestia plagiatu. Aha, I, ja, okay. I w tym Alright. kontekście jeszcze... Już... Okay. Uh, więc, uh, listen, uh, when it comes to plagiarism, I think this issue died now. Ja myślę, że jeśli chodzi o uh, plagiaty, to w tym momencie ten problem już chyba jest uh, nieaktualny. Now the people who still raise it as a problem. Uh, to osoby, które nadal podnoszą uh, to jako problem. Are people who have a chip on their shoulder? To ludzie, którzy się czegoś się bawią. Oni mają problemy z czymś innym i próbują znaleźć jakieś błędy w działalności Ellen White. Okay, Ja myślę, że to było jasne i czytelne, uh, gdy prezentowałem, że ona sama pisała o tym, że pewne rzeczy zapożyczyła. W jej czasach to cytowanie nie było taką istotną sprawą, jak jest dzisiaj. When I'm writing a thesis or a paper or a research paper. Gdy ja piszę? Czy to jakąś pracę naukową, czy i, i jakieś artykuły? I, I ja muszę być bardzo ostrożny w tym, a żeby nie, 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 nie zrobić tego plagiatu. In fact, we put our papers through uh, the software system that, you know, uh, warns us in any case if there's something that we have overlooked. I tak właściwie to dzisiaj możemy skorzystać z programu komputerowego, który sprawdza, czy w jakichś miejscach nasz tekst nie jest tak zbliżony, czy czegoś nie przeoczyliśmy, jeśli chodzi o zaznaczenie, że to czyś cytatycznie. Dzisiaj jest to poważna sprawa. Ale w jej czasach tak nie było. Gdyby ona tak otwarcie nie powiedziała o tym, że Zapożyczała, that, that would be a major she be I to wtedy mógłby to być problem. Że nie była uczciwa, ale ona była uczciwa i pionierzy również byli w tym zakresie so is w stanie I tak właściwie dzisiaj nie ma już sprawy. Tak ja, ja zawsze dodaję przy takich pytaniach, że gdyby. Autorzy Nowego Testamentu dzisiaj czy pisali ja. Biblię i, i pisaliby ją tak, jak ją napisali, to też byliby posądzeni o, o plagiat. Ja. Pewnie by inaczej pisali dzisiaj, ja. <laughs> cytowali. Um, kolejne o, diecie, o diecie już było, więc dobre pytanie może to, jak odnie, odnieść się do zarzutów, że lekceważone jest jasne stanowisko ducha prostwa w sprawie Postawy w modlitwie, że jedynie klęcząca postawa przy modlitwie jest właściwa. Look, I, I can send you the reference. I wish I had it because I have it in my other sort of presentations and powerpoints. Yes, in one place, Ellen White speaks about the fact that it's only a, a kneeling position, but that's during the main prayer. Main prayer during the divine service, that it is the best to kneel for the church in God's presence. But then in other places she talks about... Oh, sorry. <laughs> okay, sorry. Uh, okay, okay. Życzyłbym sobie, żebym miał tutaj ten cytat, ale nie mam go sobą, ponieważ mam w innych prezentacjach, ale mogę przysłać. Gdzie Ellen White faktycznie napisała, że najlepszą pozycją do modlitwy to jest ta klęcząca modlitwa, ale pisze o tym w kontekście tej modlitwy głównej w e, czasie nabożeństwa, żeby wtedy uklęknąć tu yeah. na przodzie. Ale w innych miejscach pisze o modlitwie gdziekolwiek się znajdujemy. You can Możesz modlić się w pracy. So, you know, I musimy tutaj być. I, I remember, uważni. I Pamiętam, jak byłem pastorem w jednym z When kościołów. Gdy wszedłem, to starszy zboru zaprosił mnie od razu za pulpit. I i jak gdyby pokazali mi taki zarys of the order of service. w jaki sposób ma przebiegać nabożeństwo. I powiedziano mi, that. nawet nie waż się cokolwiek zmienić. Come on. Jeśli chodzi o modlitwę, wszędzie możemy się modlić. to również jest taka sprawa kultury. Ja zauważyłem, że wy, gdy się modlimy, wstajecie. And that's fine. Dobrze. In other cultures, as I travel through different parts of the world, in other cultures, people will remain sometimes sitting. I w innych kulturach podróżuje po całym świecie, w innych miejscach ludzie. Does it mean that God does not... To wcale nie oznacza, że Pan Bóg nie wysłucha takiej modlitwy. God looks at the heart. Bo ponieważ Pan Bóg patrzy okay. na serce. A w krajach can islamskich can... nawet się kładą, padają do modlitwy twarzą yeah. na Ziemię. W kościołach adwentystów, oczywiście. Czy Ellen White nauczała o doskonałości ostatniego pokolenia? Na przykład Henok był kuszony tak samo jak my. Jego otoczenie nie było bardziej przyjazne od naszego. Powietrze, którym oddychał, było tak, takie samo jak nasze, przesiągnięte grzechem i zepsuciem, a jednak żył w świętości. Był nieskażony panującym wokół grzechem, tak więc my też możemy pozostać czyści nieskażeni. To jest cytat Ellen White z, drugich, z drugiego tomu świadectw z 1868 roku z, z polskiej edycji książki Wydarzenia Czasów Końca. Okej. Okay. You need to understand Ellen White's background. Musimy zrozumieć e, przeszłość Ellen White. She came from a Methodist Wesleyan background. Pochodziła z, mm, z Methodist Wesleyan. Z, z, z metodystycznego wesleyowskiego ruchu. Okay. In that in that uh, faith tradition E, I z tą e, tradycją, The idea of reaching perfection e, z tym, tym pomysłem, as a goal. E, jako cel osiągnięcie świętości, doskonałości. Uh, was quite ingrained in that, uh, religious belief. W jej um, wierze gdzieś to było głęboko zakorzenione. Jako cel, ale nigdy nie jako stan bezgrzeczności. To, co w pismach Ellen White znajdujemy that in her early writings she talks quite a lot about sort of the ideal and perfection. W tych wczesnych pismach dosyć dużo opisze um, o tym celu um, o tej doskonałości. But also at the same time as she moves closely to her understanding of the atonement and the righteousness by faith. Ale również w tym czasie gdy coraz bardziej zaczyna rozumieć Przepaczenie i y, 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 usprawiedliwienie z wiary focus is y, koncentruje się na Chrystusie. I wtedy już y, nie pisze o bezgrzeczności. The goal is still there. Ten cel nadal tam jest. But never to the point of state of sinlessness. Ale nigdy nie w, w tym sensie, żeby osiągnąć bezgrzeszność. Więc zachęcam do tego, żeby przestudiować ten temat w taki sposób rozwoju jej tej drogi. W 1976. W 1876 była wtedy w Kalifornii, była grupa młodych ludzi, którzy promowali właśnie bezgrzeszność. I w swoim pamiętniku zapisywała pewne refleksje w swojej autobiografii. And then she said, the pictures of perfect children which I was exposed to in my youth. Obraz bezgrzecznych dzieci, które przedstawiano mi w moim dzieciństwie. Nearly destroyed my faith. Niemal że zniszczył moją wiarę. Because I knew I could never become like one of them. Ponieważ ja wiedziałam, że nigdy nie będę mogła stać się taką jak oni. Later experiences, she said. Późniejsze doświadczenia, pisze. Nauczył mnie czegoś zupełnie innego. That's 1876. 1868. Now, it's quite interesting that that story is included in her autobiographical writings, even the manuscript published in 1915. I co ciekawe, że właśnie to zostało to doświadczenie zostało opisane w jej autobiografii, manuskrypcie opublikowanym w 1915 roku but it has not been included in the book life sketches which was published after her death Ale nie została umieszczona w tych informacjach o jej życiu opublikowanych już po jej śmierci because at that time uh, the uh, biographers who were compiling uh, or finishing that autobiography Ponieważ w tym czasie osoby, które zbierały te wszystkie informacje, tworząc jej biografię, Ym, y, oraz Kościół y, pochłonięty był właśnie tym zrozumieniem doskonałości, i dlatego postanowili, że w tej książce Life Sketches nie będzie tego fragmentu. And I wish they did. A szkoda, ponieważ uchroniłoby wielu ludzi przed złym zrozumieniem zbawienia. I do not believe that Ellen White taught perfectionism as sinlessness. Ja nie wierzę w to, że Ellen White nauczała doskonałości jako stanu bezgrzeszności. Ona mówiła o tym jako o naszym celu. I myślę, że z tym możemy That's się where we, we, we want to Ale im bliżej przychodzimy do Chrystusa, tym bardziej sami siebie zobaczymy grzesznymi. Tak, to były... Pytania zapisane na przygotowane wcześniej. I see one question. E, no to chyba jest e, tak, to jest pytanie. Pytanie. E, kolejne pytania mam jeszcze, ale to są pytania. <ścoughs> to są pytania na konferencję konferencję pastorów. E, ja tak czekam takiej chwili, kiedy znajdziemy się w niebie i, i bezpośrednio będzie się można Ellen White. Zapytać, co miała na myśli. Czasami to będzie cudowny czas, i cała wieczność na to, aby się dowiedzieć, jak to było. Albo Chrystusa. A jeszcze a Chrystusa. Tak jest. Najlepiej Chrystusa, ale Ellen White no, myślę, że będzie ja. taką ciekawą osobą, z którą będzie warto porozmawiać. E, co miał na bracie myśli? Bracie Mirko. Tak a propos tego targania za włosy, bo muszę coś powiedzieć. W 1994 roku. Z pastorem Januszem miałem przywilej, jak również z bratem Andrzejem Siecińskim, realizować ewangelizację w Łodzi. Tam zakładaliśmy kolejny zbór. No i to była bardzo wytężona praca przez miesiąc czasu. Trzy wykłady dziennie pastor Janusz miał w trzech różnych miejscach. Wiecie, wtedy ludzie przychodzili, było dużo. No i cóż, jak się pracuje, to się też i nabiera bliższych relacji żeśmy się tak zaprzyjaźnili, więc on teraz tak właśnie poufale. Muszę powiedzieć, że, że nie będę się czesał i powiem żonie, że sam pastor Janusz mnie potargał, więc nie czeszę się. I thought that you, would say, that you would say John. <laughs> tak. drodzy, ale wracając do naszych pytań, chciałbym zapytać... Pastorze, właśnie na temat sztuki w kościele, ponieważ mamy takie różne też tendencje w kościele, trwają rozmowy na ten temat. Konkretnie o dwie rzeczy chciałbym zapytać. Po pierwsze, wykorzystanie pewnej formy sztuki jako formy pewnej ekspresji, przekazu pewnych wartości, jakim jest forma teatralna. Mamy w wypowiedziach... Ellen White coś na temat teatru, że nie wolno chodzić do teatru. Natomiast pytanie jest, czy możemy w kościele wykorzystywać formy teatralne, by przekazać pewne treści i wartości? To jest pierwsze pytanie, bo kiedyś taka praktyka była w latach 60., 70. No dzisiaj niektórzy twierdzą, że, że to było niewłaściwe. Nie powinniśmy. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy muzyki. No i właśnie pytam w kontekście wypowiedzi Len White, czy pewne formy rytmu mogą być, czy rytm generalnie może być wykorzystany w muzyce? Ponieważ tutaj jest też taki kontekst, że słuchamy różnych nawróconych mówców, którzy wygłaszają różne teorie. I jako muzyk też mam dylemat z tym, kiedy słyszę pewnych, wy, pewne wypowiedzi. I mam wrażenie, że ktoś, kto nawrócił się z bardzo ostrej muzyki, teraz troszeczkę jakby przeszedł w inną stronę, mm -hmm. która no, też jest ryzykowna. E, w związku z tym, no, w moim pytaniu jest też jakaś teza, też, ale w każdym razie te dwa pytanie: teatr i muzyka. Gdy czytam na początku Biblii, nie wiem jakiego Boga Wy widzicie. Ale ja widzę Boga jako artystę. To ktoś, kto tworzy piękno wszechświata. The colors, the smells, dźwięki kształty i zastanawiam się, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wyglądał ogród Eden, żeby usłyszeć te to dźwięki, hear the widzieć to piękno. Ja podróżuję do różnych miejsc świata i widzę to piękno. I czasami Arts, music and czasami obawiam się, że przyjmujemy takie niewłaściwe podejście, jeśli um, mówimy o muzyce, o, o, o sztuce, o kreatywności. God created such gifts. To Bóg dał te dary. Niestety, for some reason, z pewnych powodów, kreatywni people. Kreatywne osoby Do not find place e, nie odnajdują miejsca in our w naszych kościele They find it Dla nich jest to trudne. And it's sad. i smutne. If you look at the Bible, in, even in the Old Testament, in the jest of Psalms, there' whole references to the joy of expressiveness and arts. Bo gdy czytamy Biblię, weźmy na przykład te psalmy, to przecież tam odnajdujemy tyle tekstów, które mówią o tej radości wyrażania siebie. So point number one. Tak więc punkt pierwszy. Let's start thinking about it from God's perspective. Popatrzmy na to z Bożej perspektywy. Również musimy zrozumieć kontekst czasów Ellen White. During her time you've got the emergence of the black and white minstrel. W jej czasach pojawiły się te problemy m, między czarnymi i białymi. The na ulicach pełno było pijanych osób. Alcohol it, it was not a nice place. Nie było to przyjemne miejsce. A w teatr. Okay. Teatr, tak, teatrze. przepraszam, powiedziałam na początku. It Nie było to dobre miejsce. And so she speaks quite strongly and she makes very strong statements about uh, arts and 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 theater in those conditions. Dlatego e, tak e, wyraźnie pisze o tym, że to nie jest dobre miejsce, ten teatr i, i w takich warunkach. But then I recall an instance where her own grandchildren were involved in a sort of church performance drama.: Ale również mogę podać takie przykłady zaangażowania takich przedstawień teatralnych.: And she speaks Oficial. about it in a positive way. E, I mm, opisywała je w taki pozytywy sposó.: So we need to understand Ellen White's statements Ta about w... theater in the context of that time. Tak, także musimy rozumieć wypowiedzi Ellen White na temat teatru w kontekście tych czasów, w których żyła. Uh, personally, because I uh, I have background in music. Personally, I would like to suggest to you uh, that we could do quite a lot. The church, our church could do, could do quite a lot in that area. Ponieważ sam jestem związany z muzyką, to śmiem twierdzić, że jako kościół moglibyśmy tutaj dużo więcej zrobić. Even if we capture the story of our movement, we have now produced a film. You have, uh, uh, I think you've got it available now. Uh, the film that was produced by um, uh, Victorian Conference uh, about the history of our church. Have, do you have it on? Yeah. Uh, i nawet i został zrobiony film, film, który przedstawia naszą historię. It's a drama. Jest to taki dramat. Why couldn't we present this? Why couldn't we present the, the God's drama in a way to the public that would help them to think spiritually? I'm just thinking aloud at the moment. Dlaczego by nie przedstawić? czegoś takiego ludziom mówiąc o Bogu, ja teraz po prostu tak głośno myślę. Our people are to Dzisiaj wszyscy jesteśmy na internetu i lubimy coś, co widzimy. Why couldn't we create something positive in the area of art and presentation and build a story about our God? Czemu nie zbudować czegoś takiego ładnego, wizualnego i przedstawić naszego Boga? Myślę, że powinniśmy o tym pomyśleć. Myślę, że powinniśmy myśleć bardziej poważnie. Uh, some time ago I wrote a publication. Uh, I might send it to you, Co uh, It's uh, what does the Bible say about music and what does Ellen White say about music comparatively? Kiedyś napisałem taki artykuł, co Biblia mówi o muzyce, co Ellen White mówi o muzyce, porównawczo. I looked at like, uh, sound, rhythm, volume, all that are Dźwięk, rytm, głośność, o tych wszystkich istotnych sprawach. Wyrażanie siebie, ekspresja. Now, what I discovered was quite fascinating. To co odkryłem, to naprawdę taka no, fascynacja, fascynujące rzeczy. Ellen White pisze na temat tańca W tym współczesnym sensie Jest to dość zdrowe. Ale gdy pisze o tym kulturowym when she refers to the Old Testament stories people dancing Before God. Ale gdy pisze o tym, jak ludzie tańczyli przed Bogiem, otwarcie o tym pisze. Czy zauważacie to, co mówię? Różne były te kultury. cultures this expressiveness joyful expression special, Bywam w tych krajach, gdzie to jest takie naturalne, że wyraża się to, co się myśli zwłaszcza na Wyspach Pacyfiku. I jest to piękne. You see, but the way I was raised up, for me to raise hands, I'm not accustomed to it. Ale ja tak byłem wychowany, że w ogóle nie podnosiło się rąk. Ja nie jestem na to Ale Boże, ludzie robią tak. Says, God, Ale przecież Biblia mówi: gdy modlisz się do Boga, to wznieś ręce ku niebu. Tak bardzo jest to wszystko uzależnione od kultury. E, miejsca, w którym się znajdujemy, Traditions. od tradycji. I do czego chciałbym was zachęcić, odpowiadając na to pytanie. Bądźcie wrażliwi myśląc o młodych ludziach w kościele. Bo tak szybko możemy ich odrzucić. I już nie wrócą. But if you walk with them. If you talk with them. Ale jeśli będziesz razem z nimi szedł, jeśli będziesz ich uczył, If you rozmawiał z nimi, to their jeżeli będziesz im pomagał rozwijać ich kreatywność, Bóg pomoże im znaleźć to miejsce, z którego będą um, mieć duży wpływ. And I myślę, że i myślę, że to jest to jasne. Bóg chce, żebyśmy wykorzystali każdą możliwość, każdy obszar, gdzie możemy dzielić się z ludźmi Ewangelią. Czy to będą inne religie? Nawet Kościół katolicki. Ponieważ y, mówi, że y, y, w Kościele katolickim są prawdziwi chwalcy Boga. Tak, tak napisała. Y, musimy. Nie, nie wolno nam tworzyć barier. Również thes pisze o tym, żeby nawiązywać kontakt z kasnodziejami z innych denominacji. I would like to, suggest to you even in the Chciałbym zasugerować, że właśnie jeśli chodzi o te obszary sztuki muzyki. Our talented people can make acquaintance nasze, naszy, nasi utalentowani, którzy mogą zapoznać się z innymi i po prostu z innymi mówić o tej Bożej obecności w ich życiu. I chciałbym wam powiedzieć, że właśnie to proponuje Ellen White. Ale all the strong statements that she makes, read them in the context of her time. Ale te wszystkie surowe wyrażenia napisane są w kontekście tych czasów, w których żyła. I think I'm done. Myślę, okay. że odpowiedziałem. Jeśli okay. If you have any questions, please don't. Uh, I will leave my address with administration. Uh, please don't hesitate to write to us, uh, communicate with us, and we're happy to share with you resources. And give you guidance and so on. Jeśli macie jakieś inne pytania, nie obawiajcie się, napisać do mnie. Mój adres będziecie mogli zawsze wziąć od braci. Napisać, będę zadowolony, gdy jakimikolwiek materiałami, które mam, będę mógł się z Wami podzielić.